Jak widzicie, znajduję się na granicy dwóch światów. Jednym moja prywatność jest całkowicie chroniona, natomiast z drugim jestem całkowicie widoczny dla osób, które to oglądają. Witam Was na moim kanale. Dzisiaj, jak widzieliście, pokażę Wam, jak włączyć właśnie taką maskę prywatności. Jednak znalazły się osoby, które chciałyby taką kamerkę. Bardzo często niektórzy z Was instalują kamery i chcecie, żeby dana kamera Monitorowała tylko Waszą posiadłość, a nie sąsiada. Może macie konflikt z sąsiadem, sąsiad sobie nie życzy, i właśnie maska prywatności przychodzi Wam z pomocą. I nie każdy w ogóle wie o tym, że coś takiego jest w kamerach. Niektórzy wiedzą, ale nie wiedzą, jak ustawić inni w ogóle nie słyszeli o czymś takim. I zobaczcie, nawet w przypadku, jak pokazuję kamerę na streamingu, również korzystam z takiej maski. Jeżeli kamera obraca się w stronę sąsiada, nie chcę, żeby naruszała jego prywatność, dlatego też zastosowałem taką maskę prywatności w swoim programie. A dzisiaj pokażę Wam, jak właśnie można to zrobić na różnych kamerach z naszej strony ozikam.pl. Czyli po u nas na stronę po lewej stronie CAMHI i na tych wszystkich kamerach pokażę Wam, jak ustawić taką maskę. Następnie kamery IC. Czyli też na tych kamerach też Wam pokażę, jak będziecie mogli ustawić. Jak również na XMA, to są kamery tego samego producenta, i ustawienie takiej maski prywatności odbywa się identycznie. I oczywiście, video link, czyli odznaczamy sobie te kamerki i video link. I na tych kamerkach również Wam pokażę, jak to zrobić. I jeszcze ta sprawa. Ponieważ często się pytacie gdzieś tam w komentarzach, czy na przykład Wasza kamera posiada taką funkcjonalność, albo wasza kamera pracuje na danym programie, czy, czy cokolwiek innego. To ja mogę wypowiedzieć na temat kamer, które my posiadamy. Na temat kamery, którą Wy posiadacie, mogę tego nie wiedzieć. Po prostu, jeżeli chodzi o maskę prywatności, mogę powiedzieć, jak to wygląda w naszych kamerach. Na koniec dodamy sobie wszystkie kamery do rejestratora i sprawdzimy, czy prywatność będzie zachowana? Więc działamy. W pierwszej kolejności zaczynamy od pierwszych kamer, czyli na aplikacji Kamchi. Czyli pokażę wam w pierwszej kolejności, jak ustawić taką maskę prywatności na tych kamerach. Jeżeli ktoś posiada z was takie kamery, to oczywiście ustawienie maski prywatności nie jest takie oczywiste. Jeżeli chcecie ustawić maskę prywatności na takich kamerach, nie zrobicie tego przez aplikację. Ba. Nie zrobicie tego przez program HIP2P Client, ale możecie to zrobić przez przeglądarkę. Tylko, zobaczcie, moja kamerka ma 222, Enter, oczywiście hasło domyślne do kamery jest Admin, Admin, natomiast jeżeli macie dodaną kamerkę do aplikacji CamHipro, no to musieliście zmienić hasło, ponieważ aplikacja automatycznie wymaga zmiany tego hasła, dlatego też, nie piszcie do mnie, że nie znacie hasła, albo hasło admin nie pasuje, bo musieliście zmienić to hasło, więc jeżeli zmieniliście, nie pamiętacie, to musicie przywrócić ustawienia fabryczne w kamerze. Logujemy się. Jak jesteśmy zalogowani? Zobaczcie. Robimy sobie przeglądaj przez przeglądarkę. Mamy swój obraz. Zobaczcie, ja już sobie taką maskę prywatności zastosowałem, ponieważ nie chcę, żeby oglądać coś tam u sąsiadów. Tylko po prostu chcę widzieć swój samochód. Więc taką maskę już mam zastosowaną normalnie. Tak? Czyli ja nie, w ogóle nie widzę posiadłości sąsiadów, widzę tylko i wyłącznie swoje mienie, czyli w moim przypadku jest tylko widoczny samochód. Ale jak to ustawić? Na tej przeglądarce tego nie zrobicie. Więc musicie zrobić to na przeglądarce Internet Explorer. Teraz ktoś z Was powie, ale ja mam Windows 11 i nie mam Internet Explorer. I co? Otóż może i nie masz przeglądarki Internet Explorer, ale możesz uruchomić zgodność z Internet Explorer, właśnie Edge'a. I teraz wam pokażę, jak to zrobić. Mając Edge'a, wchodzicie sobie w ustawienia, następnie przeglądarka domyślna i zobaczcie, zezwalaj na ponownie ładowanie witryn w trybie programu Internet Explorer domyślnie. Zmieniacie domyślny na zezwalaj i uruchom ponownie. Jeżeli tutaj zezwoliliście, otwieracie swoją stronkę z kamerą i tutaj wchodzicie i macie ponownie załaduj tryb programu Internet Explorer. Ładujemy to. Teraz przeładowuje się stronka. Robicie następnym razem otwórz, otwórz tę stronę w widowności zgodności. I teraz będziemy mieli otwartą stronę tej kamery w przeglądarce Internet Explorer. Wpisujemy admin. OK. I zobaczcie. Tutaj wyskoczyło nam, że musimy pobrać ActiveX. Natomiast ja już ją mam zainstalowaną. Więc wystarczy, że zrobię tutaj na samym dole. Rozwinę to i zawsze zezwalaj. Zrobię sobie. I mam już podgląd w przeglądarce Internet Explorer. Mimo tego, że mam Windows 11, więc jeżeli ktoś z Was mi mówi, że ma Windows 11 i nie ma przeglądarki Internet Explorer, to już będzie wiedział, jak to zrobić. I teraz wchodzimy w opcje zaawansowane i zobaczcie, strefy prywatności się pojawiły. Mamy, zobaczcie, jest strefa prywatności. Mam ustawione trzy obszary. Mogę sobie je odznaczyć, zapisać. W tym momencie, jak widzicie, mam odznaczone wszystko. Jeżeli chcę sobie znowu strefę prywatności zaznaczyć, to zaznaczam. O, w tym miejscu robię zapisz. I znowu mam strefę prywatności wyznaczoną. E, tutaj w tym programie jeszcze, jeżeli byście chcieli mieć inny kolor, nie wiem, może ktoś chciałby mieć w kolorze białym, to może tutaj sobie F wpisać zamiast Z. Zapisz. I macie białe. Jeżeli ktoś inny kolor by chciał, to wystarczy poszukać gdzieś na internecie kolory HTML i może sobie wpisywać zamiast efektu coś jeszcze. Nie wiem, losowe możemy wpisać. A, B, C, D, E, F. Zapisz. No i, i wszystko. I tak to wygląda. Więc tutaj sobie kolorki już możecie zmieniać, dopasowywać jak sobie życzycie. Więc jeżeli chodzi o kamery na aplikacji Camchi Pro widzicie, jest to możliwe w bardzo prosty sposób, moim zdaniem, bardzo prosty sposób ustawienie takich stref prywatności. Ktoś z Was może powiedzieć, trzeba to robić na Internet Explorer, no słuchajcie, to nie robicie na co dzień. To robicie tylko raz i zostawiacie. Po co macie to ustawiać codziennie albo 10 razy dziennie. Więc raz na rok możecie sobie wejść na Internet Explorer i zrobić coś takiego. Pokażę Wam teraz. Jak ustawi taką maskę na kamerach IC, jak również XMA. Na tych kamerkach akurat możecie wykorzystać program VMS. Otwieramy sobie program VMS. Jak widzicie, jest on w języku polskim. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie ma w języku polskim, może pobrać sobie z naszej stronki. Wystarczy tutaj zaznaczyć kamerę IC, wybrać którąś z tych kamer, i w opisie jest link do pobrania, więc każdy sobie z tym poradzi. Jak się zalogujemy do takiego programu, należy dodać kamerę. Ja akurat na poczet tego filmu przygotowałem sobie kamerę na zewnątrz. Muszę ją po prostu dodać. I kamerka ma adres 226. Zaznaczamy. Dodaj. Nie połączono. Połączono. Więc teraz tak. Obraz, żeby wyświetlić. Obraz dwa razy. Mamy. Mamy kamerkę. Czyli na razie na ten czas nie mamy w ogóle. Maski prywatności w zaznaczonej, akurat na kamerze, która działa na aplikacji IC. Więc chodzimy sobie tutaj, strona główna, konfiguracja urządzeń, zaznaczamy naszą kamerę, następnie wyświetlacz. I teraz, jak widzicie, tutaj macie okładkę regionu. Plus możecie sobie ją O w ten sposób. Zrobić. Na przykład a, weźmiemy sobie, zakryjemy całą górną część, żeby tylko była widoczna moja posesja. Potwierdź. OK. Strona główna. Obraz. No i zobaczcie. Mamy to w ten sposób. W tym przypadku, jak widzicie, nie mamy y, możliwości zmiany koloru. Ale kolor nie jest tutaj najważniejszy, tak? To ja tylko pokazałem, że na aplikacji CamHi jest możliwość zmiany koloru tej maski prywatności. Tutaj macie maskę prywatności czarną, ale najważniejsze jest to, że prywatność wasza czy też sąsiada będzie zachowana. I teraz zostaje kamera na aplikacji VideoLink. Czyli akurat trzy kamery. Ja akurat mam tą kamerę ustawioną na zewnątrz. Między innymi na początku filmu właśnie był yy, pokazany obraz tej kamery. Czyli maska prywatności była już ustawiona. Ale pokażę Wam jak to zrobić. Jeżeli sobie wejdziecie w opis tej kamerki. Opis znajduje się tutaj. I zawsze, nie wiem dlaczego, często macie problem ze znalezieniem programów do kamer. U nas wszystkie programy są w opisie. Wejdziecie w każdą kamerę sobie i tutaj macie opis kamer. I zobaczcie, pobierz program. Obecnie jest na samej górze. w przyszłości będzie to na samym dole aukcji, żeby też od razu o tym powiem, ponieważ będę przerabiał stronkę niedługo, więc te wszystkie linki, które są do programów obecnie są na samej górze, a później będą na samej dole stronie. więc zawsze w opisie szukajcie, bo w opisie będzie link do programu do instrukcji. Więc jeżeli chcecie sobie pobrać program po prostu tutaj jest pobierz program. I ten program to jest VideoLink. Tak samo jak aplikacja na telefon, tak samo na komputer. Otwieramy sobie VideoLink i tutaj VideoLink, jeżeli ktoś z was korzystał, to wie o tym, że przez cloud platform tutaj podajecie dane, które również używacie na aplikacji VideoLink na telefonie, czyli swój login i hasło. Natomiast w zupełności wystarczy, że zalogujecie się na local user, login admin, no i hasło 123456. Login jak nie macie kamerkę, no to musicie ją dodać w device. Jeżeli sobie wyszukacie kamerę, to ona pojawi się tutaj. Zaznaczacie, dodaj. No i w tym miejscu powinna się pojawić. Jeżeli jest w tym miejscu, to wystarczy, że weźmiecie sobie live view. Dwa razy klikniecie na tą kamerkę i pokaże Wam się obraz z kamery. Jak już wspomniałem, ja już mam maskę prywatności założoną. Tylko po to, żeby nagrać początek filmu. Więc żeby ustawić taką maskę prywatności na kamerach widoli. Ponieważ tutaj, tak jak wspomniałem, na wszystkich identycznie się ustawia. Prawym wszystkim myszy, Remote Configuration i w tym przypadku media, i zobaczcie, maska prywatności. I teraz na dole wyczyścimy Save, nie ma maski prywatności, chcemy ustawić. To zobaczcie, weź, bierzecie sobie, zaznaczacie, trzymacie myszkę, trzymacie, puszczacie. Jest taki kwadracik, może za dużą wziąłem. Clear, czyli jeszcze raz, trzymacie, zaznaczacie, przeciągacie tutaj w tym miejscu, nie widać w ogóle nic, że przeciągacie. Puszczacie, pokazuje się, akurat prostokąt, save. Mamy maskę prywatności założoną. I tak to się odbywa. Prosta sprawa, prawda? I tak właśnie się ustawia na kamerach, więc mam nadzieję, że obecnie już wszyscy będą wiedzieli, jak ustawiać takie maski prywatności na kamerach IC, Camhi, VideoLink i nikt z tym nie będzie miał problemu. A jeszcze Wam pokażę, jak poustawialiśmy sobie takie maski prywatności na kamerach, czy w ogóle będzie odzwierciedlenie to, co pokazuje się na rejestratorze, ponieważ do rejestratora możemy dodać takie kamery i pytanie, czy rejestrator będzie widział te maski prywatności. Czy też nie? Sprawdzimy. Jak mamy uruchomiony rejestrator, to przy okazji wam pokażę, jak bajecznie proste dodawanie jest kamer na naszych rejestratorach, bo też dużo osób się pyta o to. Prawym, wszystkie myszy. Ustaw kanał. Tutaj robimy tylko login, robimy szukaj i on wyszukuje, przeszukuje waszą całą sieć ten rejestrator w poszukiwaniu kamer. I zobaczcie, on wyszukuje kamery zarówno 100% kompatybilne. To są na porcie 34567, jak również kamery po protokole OnVIF, czyli 8080. I załóżmy, chcecie sobie o dachułę możecie bez problemu sobie dodać. To jest właśnie ta kamerka ACW, którą pokazywałem na początku, połączona prosto, nie? Następna kamera 226 to jest kamera na aplikacji IC. Dodajemy, połączona, proste, następnie 222, to jest kamera na aplikacji CamHee Pro, widzicie 8080, czyli po porcie Onvif. połączona, robimy na dole wniosek, wyjście, mamy kamery dodane, proste, prawda? I zobaczcie, maska prywatności jest zachowana i właśnie o to tutaj chodzi, o bezpieczeństwo. Jeżeli nie chcecie monitorować sąsiada posiadłości, bierzecie, ustawiacie maskę prywatności i nikt się do was nie będzie czepiał, że monitorujecie czyjąś posiadłość. Wszystko ode mnie. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia, cześć. Jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem. Jednak znalazły się osoby, które chciałyby taką kamerkę i napisały komentarz pod filmem. Pod tym filmem, właśnie. Było kilka propozycji i wybrałem jeden komentarz. Otóż. Moim zdaniem bardzo fajny film będzie z tego, czyli jaki zestaw na działkę ROD i kamera do garażu. A dlaczego? Ponieważ bardzo dużo zapytań właśnie też jest o takie kamerki na działki ROD. Jak również ostatnio też się pojawiają kamery do właśnie garażu, gdzieś do jakichś pomieszczeń. Więc moim zdaniem strzał w dziesiątkę. Więc ta kamerka właśnie leci do Jacek Socha 3968. Jeżeli oglądasz ten film, zgłoś się do nas, a tą kamerkę wyślemy do Ciebie. Dzięki wielkie. Hej!